Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka, Rozmowa Niezależna. Naszym gościem jest legendarny opozycjonista, a od niedawna także szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej, Adam Borowski. Witam Państwa serdecznie, witam. Zanim zaczniemy, chciałam serdecznie polecić najnowszy numer tygodnika Gazeta Polska, a w nim dodatek specjalny poświęcony górnictwu węgla kamiennego. Panie Adamie, zbliża się wielkimi krokami 7. rocznica katastrofy smoleńskiej. Czym te obchody będą się różnić od poprzednich? I czy w ogóle będą się czymś różnić? Pewnie nie, wielkich różnic nie będzie. Na pewno, nie, co jest pocieszające, nie będą przeszkadzać obywatele RP i inni tacy, no, w cudzysłowie, miłośnicy tej rocznicy, bo no, zadziała nowa ustawa, którą podpisał pan prezydent i no, te 100 metrów musi obowiązywać między manifestacjami. Pewnie będzie bardzo podobno, będą uroczyste przemówienia, będą pokazywane filmy, ale co najważniejsze, każdego roku przybliżamy się już troszkę do tej prawdy. A nie obawia się pan, że przedstawiciele, czy to obywateli RP, czy innych, no powiedziałabym, nastawionych negatywnie do osób czczących katastrofę ugrupowań i stowarzyszeń, wmieszają się w tłum? Takie niebezpieczeństwo oczywiście istnieje, no ale od tego są służby, żeby bardzo szybko zareagować. Poza tym nas będzie bardzo dużo, jak zawsze, w rocznicę, bo powiedzmy w miesięcznicę nas jest trochę mniej, bo ludzie nie przyjeżdżają z Polski, albo nie w takich ilościach. Więc będzie z pewnością nas dużo i będą służby porządkowe nasze własne, nie tylko będzie policja, która ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem takiej demonstracji. Więc, ale takich prowokatorów, incydenty prowokatorów, istnieje takie niebezpieczeństwo, ale z tym trzeba się liczyć zawsze. A jak na takich prowokatorów powinni reagować ludzie, osoby będące w tłumie? No, obezwładnić i odstawić do pierwszego policjanta. Obchody, które są 10 kwietnia, mają charakter państwowy. Dzień wcześniej, między innymi pan organizuje demonstrację pod ambasadą rosyjską. Czy mógłby pan powiedzieć coś na ten temat? To jest już pewnego rodzaju tradycja, że dzień wcześniej upominamy się pod ambasadą rosyjską o zwrot naszej należności, prawda? To naszej własności. To jest wraku i skrzynek. I ta demonstracja ma wymiar dwoisty, bo z jednej strony upominamy się o bardzo ważne dowody rzeczowe, bez których trudno jest prowadzić śledztwo. To są i przy każdym śledztwie związanym z katastrofą lotniczą podstawowe rzeczy to wrak, prawda, który można zbadać w sposób no, pełny, a nie taki wyrywkowy. I druga sprawa to czarne skrzynki. Wydobywa się je często z wielkich głębokości, zadaje się dużo trudu, żeby takie skrzynki wydobyć, bo tam są podstawowe informacje. Dano nam kopie, a w sądzie kserokopie czy kopie nie są dowodem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały sfałszowane. No, to jest tak, że strona rosyjska jest tu stroną. Ona jest, są bardzo silne poszlaki do tego, że jej ludzie, prawda, czy same służby rosyjskie przyczyniły się do tej katastrofy. Żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, śledztwo powinno być prowadzone rzetelnie przez najlepszych fachowców na świecie. I ten fragment śledztwa, który prowadzi Polska, dysponując ciałami zabitych, ciałami ofiar, jest prowadzony właśnie z udziałem międzynarodowych ekspertów. Wiemy, że zostały szczątki przekazane do najlepszych ekspertów na świecie, do Irlandczyków, do Anglików, po to, by nie mieć żadnej wątpliwości, że dokonaliśmy wszelkiej staranności do wyjaśnienia tego śledztwa. Natomiast wraki i czarne skrzynki dalej są w rękach rosyjskich. Rosja dawno zakończyła śledztwo i gdyby była rzetelnym partnerem, to by powiedziała: słuchajcie, takie są nasze wyniki, takie jest nasze zdanie. Oparliśmy się na dowodach, przekazujemy wam te dowody, wybadajcie i zobaczymy, czy nasze wyniki są zbieżne. A tak nie jest. Podali z pewnością nieprawdziwe informacje, że tu
prezydent państwa na lekko wstawionego generała lotnictwa wywierał naciski, a ten z kolei wręcz prawie siedząc za sterami samolotu no, złamał wszelkie reguły i to doprowadziło do katastrofy. Więc my z takimi wynikami śledztwa nie możemy się zgodzić i musimy mieć dostęp do wszystkich dowodów. Są jednak tacy, którzy się z takimi wynikami śledztwa zgadzają. Ja chciałam zapytać, co pana zdaniem kieruje takimi ludźmi, jak nie wiem, przedstawiciele obywateli RP czy przedstawiciele KOD-u? Oczywiście jest zapewne pewien czynnik polityczny, jakaś grupa osób no, związana, nie wiem, czy z opozycją, czy po prostu no, mająca interesy polityczne. Niemniej jednak są również ludzie niezaangażowani politycznie, którzy jednak się na te demonstracje KOD-u czy inne tego typu demonstracje ruszyli. Czym to jest spowodowane? To prawda, to jest absolutnie czysta nienawiść. Ja niczym innym tego nie mogę wytłumaczyć, bo jeśli są ludzie, którzy protestują przeciwko ekshumacjom, gdzie pierwsze wyniki pierwszej ekshumacji pokazały, jak zafałszowane były wyniki podane przez Rosjan, że dochodziło do pomyłek. Nawet sobie nie zadadzą takiego, nie mają tej empatii w stosunku do rodzin ofiar, że gdyby nie upór no, komisji pana Macierewicza i gdyby nie upór tej strony, nazwijmy to, która nie wierzyła Rosjanom, to do dzisiaj w świątyni opatrzności nie leżałby ostatni prezydent RP na uchodźstwie, prezydent Kaczorowski, tylko by leżał zupełnie ktoś inny. W grobie Anny Walentynowicz nie leżałaby pani Ania. Tych pomyłek było bardzo duże. Samo to powinno zamknąć usta wszystkim, którzy do tej pory upominają się, żeby prokuratura zgodziła się chociaż na to, żeby te rodziny, które nie życzą sobie, żeby jednak tych ekshumacji nie było. I to samo jest ze śledztwem. To, że druga strona niejako zgodziła się na tą procedurę, wynika z potwornego lęku. Oni doskonale sobie zdali sprawę z tego, w jaki sposób występowali przeciwko własnemu państwu de facto, bo prezydent Kaczyński reprezentował majestat Rzeczpospolitej. Jeżeli premier rządu na bardzo ważnej konferencji mówi, że używa takiego zdania, mówiąc brutalnie, ja tu nie potrzebuję pana prezydenta, prawda? Prowadzona od lat taka próba dyskredytacji prezydenta Kaczyńskiego doprowadziła do 10 kwietnia. To nie ulega dla mnie wątpliwości. W żadnym innym kraju prezydent obcego państwa nie ośmieliłby się powiedzieć premierowi tego państwa, że on sobie nie życzy na tym spotkaniu prezydenta Kaczyńskiego. A to się tutaj wydarzyło. I doszło w związku z tym doszło do rozdzielenia tych wizyt. Dało to możliwość, to naprawdę mnóstwo poszlak wskazuje na to, że... A czy pana zdaniem po 10 kwietnia rola mediów miała jakieś istotne znaczenie dla postrzegania tej sprawy? Nie, oczywiście. Jeżeli od pierwszego dnia słyszeliśmy w tych mediach, które to podobno całą dobę, całą prawdę mówią, kłamstwo za kłamstwem, że 4 razy lotnicy próbowali lądować, że generał Błasik pokłócił się z pilotem, prawda, i tak dalej, i tak dalej, że padły w kokpicie słowa, że jak nie wylądujemy, to nas zabije, prawda. To są wszystko rzeczy, które były trąbione wielokrotnie przez dosyć oglądalne medium i w tamtym czasie nie było niezależnych mediów. One miały zasięg bardzo ograniczony. 6 stacji całą dobę opowiadały kłamstwa i to jakoś tam do wielu ludzi trafiło, prawda? Jakoś ich wewnętrznie przekonało. To jest jedna. Druga rzecz to jest również taki lęk przed stanięciem wobec takiej prawdy. Gdyby przedstawiono dowody na to, że ten samolot został strącony, czy był, że, krótko mówiąc, że był zamach, prawda? To trzeba z tą wiedzą potem coś zrobić, prawda? Ona nie jest tylko takim zwykłą informacją.
Za tym się ciągnie, ciągną się ogromne konsekwencje. Przecież na tym leciał, na tym samolotem leciał prezydent państwa, czyli był to akt wrogi wobec państwa. De facto można uznać, że taki akt jest wypowiedzeniem wojny. Ja tylko przypomnę, że wojna w Afryce właśnie zdarzyło się, Kenia z jakimś tam państwem rozpoczęła wojnę o to, że samolot został strącony z prezydentem na pokładzie. I rozpoczęła się wojna. Tam byli generałowie, którzy byli generałami NATO, prawda? Sojuszu Obronnego. Tamte państwa też musiały przyjąć taką narrację, jak to był atak na sojusz. Więc Czyli rozumiem, że pan przesądza, że ten samolot nie spadł przypadkowo. Nie, znaczy ja jestem o tym głęboko przekonany, ale zostawmy moje przekonania, prawda? Bo jedni mogą być przekonani, inni mogą nie być przekonani. Chodzi po prostu o to, że to, co zrobiono z tym śledztwem od pierwszego dnia, ta fala kłamstwa i fałszu i to, że oddano, to wynika wyłącznie z lęku wtedy rządzących. Bo oni wiedzieli doskonale, że przyczynili się do tego. Ja nie wiem, czy zdawali sobie sprawę, czy wierzą, że ten samolot został strącony. Niemniej jednak nie dochowano żadnych procedur. Nie dochowano, złamano wszystkie procedury. A do tego, żeby zachować narrację, to odpowiedzialnych za to nagradzano. Tak jak szefa Biura Ochrony Rządu, który odpowiadał za bezpieczeństwo pana prezydenta, to on za to, że że nie dopilnował, nie dokonał procedur, bo powiedzmy człowiek pilnuje drugiego człowieka i piorun z nieba uderzy i nie ma wpływu na to, żeby go ochronić. Prawda? Są pewne rzeczy niezależne od osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. No niemniej jednak nie dostaje przed wynikami śledztwa, przed rozstrzygnięciem odpowiedzialności, nie nagradza się takiej osoby szlifami generalskimi. To jest po prostu oczywiste. A pani premier, która opowiada bajki i w Sejmie, prawda, kto ramię w ramię polscy patamorfolodzy z rosyjskimi dokonywali ekshumacji, to wszystko jest kłamstwo za kłamstwem. I pełne ujawnienie okoliczności i wylotu, i staranności, jakie służby państwowe dopełniły przy zabezpieczeniu tego lotu, to kompromituje tamtą władzę. I dlatego oni będą robić wszystko, będą używali wszystkich metod do tego, żeby wyciszyć tą sprawę. Nie uda się to, już na pewno się nie uda. O tym, jak przebiegało przez te 7 lat śledztwo smoleńskie, o tym, co się wokół tego działo, można by mówić bardzo długo. Niestety kończy nam już się czas. Przed nami 7. rocznica katastrofy smoleńskiej, 7. rocznica... Ja zapraszam każdego, kto chce, żeby dać świadectwo pod ambasadą, że nie zostawimy tej sprawy ad calendas graecas. Polska 7 lat temu straciła sternika, straciła wielu urzędników państwowych. Pokażmy, że o tym pamiętamy. Bądźmy tam razem. I 9 kwietnia pod ambasadą, i 10 kwietnia na krakowskim Przedmieściu. Ja państwu bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Borowski. Dziękuję bardzo.